Dziękujemy także sponsorowi od wielu, wielu lat, naszemu stałemu Unity Line. Brawo. Brawo za to. Przygotowało Rada Unity Line dla wszystkich zawodników małe upominki. Także zaraz pozwolę sobie je Państwu rozdać, a w tym czasie będziemy tutaj omawiać dwa dni gry. Oddaję głos Sławkowi. Ja również dziękuję wszystkim za uczestnictwo, przede wszystkim jak zwykle zwycięzcom jeszcze te gratulacje mocniejsze za dobrą grę i rywalizację sportową. Ja chciałbym dwa słowa odnieść się do organizacji tego naszego meczu. Otóż myślę, że decyzja o zmianie terminu była bardzo trafną decyzją. Wczoraj co prawda już myśleliśmy, że do naszego meczu Unity Line Ryder Cup też jest przypisany na stałe i jakikolwiek by nie był termin, to będzie padać, ale dzisiaj chyba przełamaliśmy to i ja od razu wypowiem, jaki jest pomysł na to, żeby ten turniej nabierał coraz większej rangi i żebyśmy organizacyjnie coraz lepiej go organizowali. Na przyszły rok postaramy się, to proszę nie traktować jeszcze jako obietnicę, ale postaramy się zaprosić do współpracy jakiś hotel. Także drużyna przyjezdna, wszyscy, cała ekipa przyjeżdża, zatrzymuje się w jednym hotelu i to samo później za dwa lata postaramy się zrobić w Amber Baltiku, bo wówczas ta organizacja i wspólny czas, myślę, że ten wspólny czas jest równie ważny jak sama gra. Także postaramy się taki termin dobrać, myślę, że ten termin niedziela, poniedziałek również zagrał. Także wszystko będzie dobrze. Ja również w swoim imieniu chciałem podziękować sponsorowi Unity Line. Myślę, że Unity Line w dalszym ciągu włączy się w jakieś fajne aranżacje, w rozwijanie, bo ja już nie pamiętam, która to jest edycja, ale to jest, jeżeli chodzi o nieprzerwany turniej tego typu, jesteśmy najstarszą imprezą zdecydowanie w Polsce i warto to pielęgnować. Ja chciałem w imieniu klubu Amber Baltic podziękować naszym szanownym przeciwnikom, którzy starali się dotrzymać nam kroku. Ja jestem bardzo miły. Komentując termin, powiem tak, moja teoria była taka. Lepiej moknąć w sierpniu niż w październiku czy listopadzie. Także zdaje się, że to ta teza znalazła poparcie wśród Państwa. I myślę, że ten termin letni jest generalnie z uwagi na charakter klubu Amber Baltic, który ma charakter, de facto jest klubem turystycznym, prawda? Zdecydowanie nam łatwiej jest stworzyć reprezentację, która stawi czoła wielokrotnemu mistrzowi Polski. Przypomnę, że Finowo chyba cztery razy pod rząd wygrało. Amber według mojej wiedzy niestety tylko raz. Jeszcze raz dziękujemy sponsorom. Chciałem też podziękować administracji i Greenkeeperowi, bo uważam, że pole było w znakomitym stanie dzisiaj. Kazio miał podziękować. Dobrze, to oddaję Kazio. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za świetne przygotowanie pola. Łatwo skóry nie sprzedaliśmy. Z klubem turystycznym przegraliśmy, jak to przed chwilą słyszeliśmy. W przyszłym roku postaramy się odebrać ten puchar. Dziękuję kolegom z Widowa. Dziękuję kolegom, którym załatwialiśmy zwolnienia z pracy i tak dalej. Postarali się. Koledzy lekarze. Dziękuję kolegom z Amber Baltiku za świetną grę. Melduję w tej chwili,
że z wielką przykrością muszę przekazać puchar zwycięzcy na ręce kapitana. Jest, jest widać. Jest. Jeszcze raz! Dobra. Na dół, na dół. Na Golf. Twój sposób na życie.